Za nami 22. sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, podczas której udzielono absolutorium burmistrzowi Tomaszowi Kilińskiemu. To jest efekt, myślę, że wspólnej pracy zarówno państwa radnych, mojej, urzędników urzędu, pracowników jednostek, bo realizacja budżetu na poziomie około 22%, 92% zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. Myślę, że to dobre osiągnięcie za rok 2019. Udało się kontynuować, zrealizować zaplanowane zadania inwestycyjne, wydatki bieżące, więc myślę, że ta realizacja była na dobrym poziomie. Dlatego też dziękuję wszystkim państwu radnym, urzędnikom, pracownikom jednostek i mieszkańcom miasta Nowa Ruda za współpracę w roku 2019. Myślę, że ona była owocna. Mam nadzieję, że podobna będzie w tym roku i w następnym. Radni podjęli szereg uchwał, ważne zmiany w budżecie związane z wieloma działaniami, jak również też i konieczność prowadzenia pewnych uchwał w związku z sytuacją pandemii, choćby o zmiany w uchwale o przeciwdziałaniu profilaktycznym i przeciwdziałaniu narkomanii. Także uchwały dotyczące usegregowania wywozu nieczystości. Jest to związane z nowym stanem prawnym, jaki został ostatnio uchwalony przez Sejm, więc te uchwały musieliśmy dzisiaj podjąć. Dla mnie też ważne sprawy związane z funkcjonowaniem policji, środki finansowe, które przekazaliśmy na nagrody, mają mieć wpływ dodatni i pozytywny na dalszą pracę policji na terenie naszego miasta, na terenie naszego obszaru. No i też ważna uchwała dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych. Realizujemy te zadania wspólnie z gminą wiejską Nowa Ruda, bowiem chodzi o to, aby te dzieci mogły mieć możliwość uczenia się w szkołach do tego odpowiednio przygotowanych, więc i takie środki finansowe zostały przekazane. W sprawach bieżących dzisiaj Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020. Dwie zmiany, myślę, dość istotne, bo duże projekty z uzyskanych środków z dofinansowania, więc jeżeli chodzi o pierwszy, to temat dotyczący wozu bojowego dla OSP w Słupcu, polsko-czeski projekt, na którego dofinansowanie długo czekaliśmy. Właśnie będziemy niedługo mogli podpisać umowę na realizację tego projektu, więc od stosunkowo niedawno działająca jednostka OSP Słupiec będzie mogła, mam nadzieję, że za parę miesięcy cieszyć się nowym pojazdem bojowym. Drugi niezwykle ważny projekt, uzupełnialiśmy brakującą kwotę, jeżeli chodzi o realizację, można powiedzieć, drugiego etapu polsko-czeskiego dużego projektu, w ramach którego już został wykonany parking przy Miejskim Ośrodku Kultury, a teraz rozpoczyna się realizacja drugiego etapu, czyli rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Strzeleckiej, jak również elementów szlaku na Górę Świętej Anny, przede wszystkim odbudowa trzech kapliczek dżumowych. Ważne, myślę, ciekawe i oczekiwane elementy inwestycyjne dla mieszkańców. Rozpoczął się okres wakacyjny, a więc czas na życzenia, które złożyli państwu burmistrz Nowej Rudy i przewodniczący Rady Miejskiej. Przede wszystkim odpoczynku, bezpiecznego odpoczynku, dobrej pogody, zdrowia, wszystkiego najlepszego na wakacje dla dzieci, młodzieży, która dzisiaj kończy rok szkolny, ale także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Wszystkiego najlepszego. Życzę państwu wszystkim i mieszkańcom Nowej Rudy i widzom telewizji sudeckiej, aby ten okres urlopowo-wakacyjny został właściwie wykorzystany i abyśmy wszyscy bezpieczni i zdrowi powrócili do pracy.